Witamy Państwa w kolejnym odcinku. Cześć dzisiaj, wszystkim. Dzisiaj odcinek wyjątkowo nie będzie humorystyczny. Dzisiaj odcinek inny niż zwykle. Odcinek tak, o bardzo poważnych sprawach. Jeżeli ktoś spodziewa się jakichś śmiechów czy coś, to może wyłączyć, bo to będzie naprawdę... Nie będzie dzisiaj śmiesznie, tylko będzie poważnie. Ja Wam i powiem już, poważnie że poważnie i przykro moim zdaniem, no bo to jest temat niełatwy do rozmawiania, przynajmniej dla wszystkich, tak? Dla Was, zwłaszcza chłopaki, bo Wy macie dzieciaki, więc to... Ale robimy coś w tym kierunku, żeby to się wszystko zmieniło. Tak. Ja Wam powiem, tak. Już przed nagraniami już mam nerwy, bo ja po prostu już bym działał i załatwiał, gonił, łapał tak, i... Tak jak Dominik wspomniałeś na rozpoczęciu, jak rozpoczynaliśmy ten kanał, że będziemy się dołączali do jakichś akcji charytatywnych, do akcji promocyjnych. I to jest właśnie taka akcja, gdzie razem popieramy ten projekt. Nasz kanał nie służy tylko do śmichów, fichów, tylko czasami po prostu poruszamy poważne tematy, gdzie może się coś z tego urodzić bardzo pozytywnego dla wielu ludzi, którzy tak. potrzebują pomocy. Ja o tym mówiłem. No i słuchajcie, no co, no bo zaczynamy rozmowę. Dzisiaj odwiedzi nas gość specjalny, znany dobrze wszystkim i lubiany, szanowany przede wszystkim tak. człowiek. Robiący on, kawał dobrej roboty. On i jego... Dodajmy to, że on robi to wszystko charytatywnie za darmo. Tak, także, chłopaki robią tutaj, to... Czekaj, dodajmy, że będzie ważną rzecz, bo słuchajcie, tutaj pod tym linkiem, tutaj pod tym filmikiem będziecie mieli link do zbiórki dla nich. Oni, uwierzcie mi, za swoje pieniądze jeżdżą i tych robią, bo inaczej tego nie można nazwać. To ogromne. I robią to skutecznie przede wszystkim, co nas poniekąd bardzo cieszy, nie? I nie robią tego dla sławy, bo to też jest... I nie robią tego dla sławy, bo są cały czas inkognito i robią to charytatywnie. Mam nadzieję, że u nas w mieście nikogo nie złapie. Chcielibyśmy, żebyście... Nie trafi. No, chcielibyśmy, nie żebyście poznali Aleksa. Proszę bardzo. Dobry wieczór, Polsko. Dzisiaj jest główna koło Łodzi, ale dzisiaj grzecznie. Dzisiaj mamy trzech wspaniałych ludzi, wspaniałych przyjaciół. Wspaniały to jesteś ty z tym co wszystkim... Z tym, co robisz. Z tym, co robisz, bo... Chłopie, szacunek. Nie jestem sam, ja jestem głosem i oczami tej organizacji, natomiast jest ze mną grupa wspaniałych sióstr Wabików i braci łowców. Jest nas więcej. Ja mam tę przyjemność, zaszczyt i honor dawać głos i oczy, ale każdy u nas w organizacji jest tak samo ważnym elementem jak ja. Ja mam tylko, tak jak powiedziałem, ten honor i zaszczyt, że mnie widzicie i słyszycie. Dzięki temu człowiekowi codziennie w Polsce są łapani. Nie wiem ja po prostu jakich słów nawet użyć, no bo jest... To jest nasz kanał, to nie jest telewizja polska czy publiczna, może mówić jak chce. Ten człowiek właśnie, który tu siedzi z nami w kominie, czyści tą Polskę z tego syfu właśnie, całego pierdolu. Od czego to się zaczęło? Jak to się zaczęło w ogóle? Jesteśmy grupą przede wszystkim rodziców, bo niemal każdy z nas jest rodzicem, ma dzieci w różnym wieku. Mamy to szczęście, że nasze dzieci są dobrze zaopiekowane i są bezpieczne z racji wieku, bo tak jak ja już mam na przykład dorosłego syna, ale są u nas w grupie chociażby na przykład wabiki, które są mamami jeszcze powiedzmy dzieci w wieku 10, 12, 13 lat. Więc na pewno ich główną motywacją było to, że jeżeli ich dzieci są bezpieczne, chcą się podzielić swoim doświadczeniem z innymi rodzicami. Wiemy jakie mamy czasy, pogoń za pieniądzem. Od ponad roku czasu jesteśmy wszyscy wepchnięci do internetu, szczególnie dzieciaki, które muszą się uczyć w internecie, muszą odbywać wszelkiego rodzaju kółka zainteresowań w internecie. A to jest cudowne miejsce dla pedofilii, którzy bez wychodzenia z domu, swobodnie, mogą sobie wybierać Asia, Basia, Kasia, 12, 13, 15 lat. Nie, Aleks, ciekawi, tylko ciekawi mnie po prostu konkrety, konkretne nazwy aplikacji, gdzie wy ich łapiecie? A wiesz co, nie mogę tobie zdradzić konkretnej nazwy, bo to byłby poradnik dla pedofilii, jak unikać łowców pedofilii. Natomiast powiem tak... Ale gdzie to się kurwa szerzy takie coś? Powiem tobie tak, dzieci są aktywne we wszystkich komunikatorach, we wszystkich aplikacjach społecznościowych dostępnych w sieci znanych w Polsce. I tam, gdzie są dzieci, tam są pedofile. A tam, gdzie są pedofile, od kilku miesięcy są łowcy pedofili CPU Polska. Się w głowie nie mieć. Dobra, no powiedz mi, na jakiej zasadzie wy jesteście tym wabikiem? W sensie, co, wy zaczynacie rozmowę? Nie. Polskie prawodawstwo jest bardzo jednoznaczne i konkretne w tej kwestii. To znaczy, dowody zdobyte w formie podżegania, prowokacji nie są ważne. I w oparciu o taki materiał dowodowy żaden pedofil, chociażby publikował najgorsze treści, najbardziej bolesne, najbardziej trudne do zaakceptowania, a raczej cały ten materiał uległby w gruzach i nasza praca ległaby w gruzach. Wabik to jest osoba, kobieta, która zakłada sobie w dowolnym serwisie społecznościowym albo w komunikatorze konto. Powiedzmy, nie wiem, Basia lat 13, jest zdjęcie dziecka i to konto sobie żyje swoim życiem w internecie.
Oczywiście bardzo często odzywają się rówieśnicy Basi, którzy chcą nawiązać znajomość, kontakt. No wtedy nasz wabik jakby nie podejmuje żadnych działań, ten kontakt jakby zamiera. Ale u takiej Basi, Kasi, Asi pojawia się Zbyszek lat 45-50, który świadomie musiał wyszukać to konto, bo nie ma możliwości, żeby przez przypadek trafił na konto 13-latki i twierdził, że tego nie wie. No bo widzi zdjęcie profilowe, widzi imię, widzi wiek. Więc mężczyzna w tym wieku świadomie rozpoczyna, inicjuje kontakt, otwiera przeglądarkę, wpisuje w wyszukiwarkę konkretne parametry, tak? Czyli wpisuje kobieta, no bo tutaj nie mamy rozróżnienia dziewczynka, kobieta, wpisuje kobieta, wpisuje wiek od 13 na przykład do 15 lat, no i szuka, co mu tam dany komunikator czy dana aplikacja wyrzuci, no i wybiera sobie według preferencji, którego powiedzmy kręcą, tak? Że jest to powiedzmy dziewczynka z długimi włosami, z krótkimi, blond, czarnymi i rozpoczyna konwersację z tym dzieckiem. No i tak się zaczyna i to jest początek. Słuchajcie, drodzy Państwo, ja jeszcze przepraszam, że dzisiaj Aleks przerwę. My tutaj rozmawialiśmy już wcześniej telefonicznie z Aleksem i tak dalej. Znamy więcej szczegółów odnośnie całego tego przedsięwzięcia i skali problemu, bo wy Państwo sobie nie zdają nawet sprawy, jak tego jest po prostu dużo na co dzień, no, prawda, gdyby, Aleks? To jest tak, na jest... ogromną, to się dzieje po prostu na ogromną skalę. Ja to nie są pojedyncze przypadki. Dominik, wejdę Tobie w zdanie, powiem tak. Ci, którzy nas obserwują od kilku miesięcy, wiedzą, że my to robimy wolontariacko i charytatywnie w wolnym czasie od pracy. Żeby móc wyjechać po jakiegoś pedofila w Polskę, no musimy odstawić własną rodzinę, swoją pracę na bok, znaleźć te kilkanaście godzin do pojechania w Polskę. Ale gdyby nie to, że musimy chodzić do pracy, to każdego dnia mamy możliwość techniczną, w sensie, że tylu ich mamy już gotowych, możemy zatrzymywać od 2 do 3 pedofili swobodnie każdego dnia miesiąca. Dobra, Aleks, ale średnio jacy to są ludzie? To są kurwa, codziennie jacyś, trzech. Jacyś codziennie ludzie łomni, trzech. Czy to są... Nie, nie, paradoksalnie... Zboczeni. No, tak, wypaczeni. Ale mi chodzi o to, czy to są, nie wiem... No wypaczeni, zboczeni. Wypaczeni, no, rozumiesz, wypaczeni, zboczeni. To jest zboczenie. No na pewno nie jest to nic normalnego. Odrzut społeczeństwa, rozumiesz? Ale wiesz, chodzi o to, czy to są takie debile, że wiesz, rozumiesz? Nie, jemu chodzi, jacy ci ludzie mają najczęściej status społeczny. Tak, właśnie o status społeczny. Powiem Tobie tak, bardzo często, bo przecież wiecie, że my nasze... Przepraszam, że przerwę. Moim zdaniem jest to w każdej grupie społecznej. Tak, czy lekarz, czy lum. Chodzi nam najczęściej. Gdzie to jest spotykane najczęściej? Nie ma reguły. Pedofilia nie ma wyznania religijnego, nie ma koloru skóry, nie ma sympatii ani antypatii politycznych, nie ma konkretnego zawodu. Zatrzymywaliśmy już kuriera firmy przewozowej kurierskiej, zatrzymywaliśmy zawodowego żołnierza, zawodowego strażaka. Wędkarza. Tak, tutaj naprawdę nie ma reguły. Każdy może okazać się pedofilem. Dobrze, Aleks, a w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, taki jakiś tam Jan 45 nawiązuje kontakt. Ile czasu z nim konwersujecie, za czym podejmujecie jakieś działania? Do pierwszych konkretów, nie? Nie. Robimy to zdecydowanie dużo dłużej. Nasze standardy mówią, że robimy to około 5-6 tygodni. Żeby mieć już niezbite dowody w konwersacji. Niezbite dowody. Mamy świadomość tego, że wraz z naszym pojawieniem się w Polsce zaczęły się pojawiać też grupy, które się troszeczkę wzorują na naszej pracy, ale nie znają do końca tych standardów. I wiemy już z doświadczenia z informacji medialnych, czasami od policjantów, że ktoś właśnie z kimś popisze 2, 3, 5 godzin i on już, że tak powiem, jedzie na ujęcie, tak? No to nie jest żaden dowód, bo taki pedofil może się po prostu normalnie w świecie wyłgać, mówiąc, a popiłem z kolegą, jakieś głupoty pisałem, ja nie pamiętam, odłożyłem telefon, pijany byłem. No i teoretycznie tak to może faktycznie wyglądać, tak? No bo po 3, 4, 5 godzinach. Natomiast jeżeli my prowadzimy pedofila przez 1,5-2 miesiące, no nie ma możliwości, żeby ktoś mu się włamał na konto. To wy wiecie o nim wszystko. Tak, no my musimy robić research. Prawda jest taka, że ci pedofile nigdy nie przedstawiają się prawdziwym imieniem, prawdziwym nazwiskiem, prawdziwym miejscem zamieszkania. Absolutnie nic. Oni są totalnie NN. Wszystkie zdjęcia, jakie wysyłają, są nie ich, imiona są nie ich, wiek jest zmyślony, miejscowość też. Niemniej jednak my ich bardzo perfekcyjnie ustalamy, demaskujemy i ostatecznie po nich jedziemy. Słuchajcie, jeszcze ja przepraszam, że się wtrącę. To ty pytasz, jak to się odbywa, skąd się bierze pedofil, co ma w głowie, jak tego, jak w grupach społecznych to się szerzy i tak dalej. No wiadomo, ta pedofilia jest, była i będzie, trzeba będzie z tym walczyć, ale powiem Wam, że duży błąd, jeżeli chodzi tutaj o tych... w polskim prawie, bo moim zdaniem, jeżeli przykładowo Kaziu 45, który dobierał się do dziecka, zrobił coś z dzieckiem, no nie? Dziecko to jest po prostu rzecz święta. Dziecko jest bezbronne, małe, słabe i bezbronne. Za taki numer KS powinien, być, powinien być albo KS, albo przekazać takiego śmiecia, albo po prostu ludziom i powinno to lecieć w telewizji publicznej
co kurwa godzinę, a powiedz, ale żeby całe polskie społeczeństwo zobaczyło, co spotyka takiego baldasa za taki numer. I wtedy o połowę by się to wszystko zmniejszyło, bo każdy by się kurwa po prostu bał. A powiedz, jakie są konsekwencje prawne, bo to też nie każdy wie. Ja sam do wczoraj nie wiedziałem. A niekiedy są śmieszne, a właśnie to jest najgorsze. Śmieszna kara. Konsekwencje prawne są niestety kurwa śmieszne. Są zawsze śmieszne, dlatego że polskie prawodawstwo przewiduje karę maksymalną pomiędzy 2-3 lata. Kurwa, za rower. Jako ojciec, chcesz, wyjdzie taka kurwa po 3 latach puchy, gdzie będzie w więzieniu. Ludzie myślą, że pójdzie do więzienia, już mu kurwa narobią. Druga część medalu tego wszystkiego, ja przepraszam, że tak, bo podp***ny już jest. A druga część medalu to jest taka, ma takie dziecko ojca przykładowo i ojciec idzie po sprawiedliwość, tak? Złapie, nie wiem, doje, utnie rękę, zabije, pobije ze skutkiem śmiertelnym. Gorsze konsekwencje tak. Niż ten pedofil. I jeszcze za takiego, k***e... Trzeba siedzieć. 25 lat dostanie. W Stanach, przytoczę taką sytuację, którą czytałem na Facebooku. W Stanach teraz była sprawa. Dzieciak poszedł do sklepu, ukradł chleb i chleb, bułki i kawałek kiełbasy. W Stanach. I była sprawa w sądzie, był oskarżony. Sędzia, wiecie jaki wyrok wydał? Kazał wszystkim $10. Sklepikarz kara, że zgłosił dzieciaka głodnego na policję. W sądzie wszyscy, co byli, po $10 kary, dzieciaka przeprosił i puścił do domu. Takie są wyroki w Stanach. A u nas, w Polsce, jakie jest prawo dla takich baldasów? Prawo jest jedno, tak jak mówię, że 2-3 lata, ale to jest dopiero początek tego absurdu. Dlatego, że nawet jeżeli by się udało, że taki pedofil zostanie skazany i otrzyma najpierw karę, jest wyrok nieprawomocny, później... Przede wszystkim najczęściej są to wyroki w zawieszeniu. I to też nie jest z górnej półki, tylko na przykład wyrok w zawieszeniu pół roku, w zawieszeniu na 2 lata. I to jest następny błąd w tym... prawie, żeby, nie wiem, zgłosić 100 tysięcy potrzebnych podpisów, żeby zgłosić tą ustawę. Żeby zwiększyć kurwa to karę. No bo to. Oczywiście. To jest. Słuchaj, drama. Ja nie mówię, że tam my jesteśmy jacyś tam w tym internecie, tam gdzieś rozpowszechnia, ale iść do innych twórców, żeby to pchać dalej, żeby to każdy podpisywał. Dobrze mówisz. 100 tysięcy to nie jest kurwa dużo. My na naszym kanale mamy już 25. Powiem wam tak. Od 2 miesięcy głośno w internecie mówię, że w te wakacje chcemy przejechać przez Polskę z projektem obywatelskiego. Z projektem obywatelskiej zmiany kodeksu karnego w aspekcie artykułu 200 kodeksu karnego, czyli właśnie przestępstwo pedofilii, w którym mają być propozycje konkretne, to znaczy zwiększenie maksymalnej kary za przestępstwo pedofilii, kara bezwzględnego więzienia, bez możliwości, bo na dzień dzisiejszy nie wiem, czy wiecie, to może być zawieszenie kary, to może być ograniczenie wolności, czyli bransoletka na nogę, bądź kara grzywny. Śmieszne. Czyli śmiech na sali. Tak jakby się jechał pijany rowerem. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Nie? To teraz wam dam przykład. To teraz powiedziałeś o byciu pijanym rowerem. To dam wam przykład. Otóż przełom października, listopada roku 2020 zatrzymujemy pedofila w Drawsku Pomorskim. Młody mężczyzna, który pisze z kilkoma wabikami. Klasycznie zatrzymujemy go, oddajemy go w ręce organów ścigania. Prokurator zasądza mu dozór policyjny. Mijają 4 miesiące. Ten sam pedofil jest po raz kolejny aktywny u nas na kilku wabikach. Jest Wielka Sobota. Łowcy ruszają do Drawska Pomorskiego. Okazuje się, że nie ma go w domu, ale nagle nadjeżdża. Jadąc w stronę swojego domu, wjeżdża na chodnik. Potrąca dość boleśnie jednego z łowców. On nie wiedział, w kogo wjeżdża, no bo wjechał po prostu na chodnik. Widząc, że potrącił pieszego, wsiada na swój jednoślad, zaczyna uciekać. Wjeżdża w samochód, też nasz samochód. I dopiero w tym momencie zostaje zatrzymany przez jednego z łowców, spacyfikowany, sprowadzony do parteru. I cóż się okazuje? Poruszał się po tej drodze publicznej w stanie poważnego upojenia alkoholowego. Po raz drugi zatrzymany za to samo przestępstwo, czyli w pewnym sensie możemy powiedzieć, że działał w warunkach recydywy. Chociaż jeszcze nie miał wyroku za pierwsze ten, ale miał tam zarzuty postawione tylko do wolnej stopy puszczony do domu. Po raz drugi trafia do prokuratora. Prokurator. Pomimo to, że jechał pijany po drodze publicznej, wjechał w pieszego na chodniku, zniszczył mienie, działał w warunkach recydywy w pedofilii, po raz drugi otrzymuje dozór policyjny i wychodzi do domu po 4 godzinach. Dobra, a znasz tego prokuratora, zmienia nazwiska? Nie, no tego niestety nie wiem. Słuchajcie, ale powiedzcie tak, takich ludzi to się powinno upowszechniać. Ten i ten prokurator wydał taki wyrok. To teraz jeszcze jeden przykład wam dam. 1 maja tego roku, przed 8 rano, pojawiamy się w okolicach Piły, zatrzymujemy Marcina. Oddajemy go w ręce policji, tak jak zawsze. Wsiadamy w samochody, jedziemy parę set kilometrów dalej do Luzina na Pomorzu. Zatrzymujemy Antoniego. Ta sama procedura, oddajemy go w ręce policji.
Wsiadamy w samochody, jedziemy kilkaset kilometrów dalej. Przestępcą pod pociąg. Trzej identyczni za te same przestępstwa przez nas ujęci, przekazani policji. I teraz tak. Ten zatrzymany rano pod Piłą, 3 maja, posiedzenie aresztowe w jego sprawie trwa ponad 2 godziny. O areszt dla niego wnioskowała policja, prokurator. Sędzia po 2 godzinach rozprawy uznaje, że nie ma takiej potrzeby, daje dozór policyjny. Drugi przypadek, Luzino, parę godzin później. Po 15 godzinach, nie wiedzieć dlaczego, Antoni zostaje wypuszczony z aresztu, postawiono mu zarzuty, zostaje wypuszczony z aresztu. W jakich okolicznościach, dlaczego, tego nie wiemy. Znajduje się na torach, siedzi na torach, dochodzi do wypadku kolejowego, śmiertelnego. Trzeci przypadek, Krośniewice. Prokurator nie widzi najmniejszego problemu. Sędzia też po 15-minutowym posiedzeniu aresztowym dostaje 3-miesięczne. Słuchajcie, ja... 3 pedofili, 1 dzień, te same zarzuty, to samo polskie prawo, ten sam kodeks karny, 3 różne interpretacje, 3 różnych oskarżeń. Zobacz teraz, tacy ludzie, którzy puścili tamtych 2 wcześniej, czy oni nie pomyśleli, że on wyjdzie i on może dalej działać? Właśnie, tego nie jest. To jest przykład drastyczny. No to kolejny przykład. No to teraz słuchajcie dalej w takim razie. Mamy Bruszczkę Małą, zatrzymanie w Bruszce Małej. To było zatrzymanie nie poprzez pisanie przez Wabika, tylko zgłosili się do nas rodzice, do których córka podeszła, że ktoś ją zaatakował w taki sposób pedofilski na jednym z serwisów społecznościowych. Rodzice skontaktowali się z nami, przejęliśmy to konto od dziecka, wzięliśmy hasło, dostęp zmieniliśmy, przez kilkanaście dni jeszcze pisaliśmy z tym pedofilem. Ostatecznie zatrzymaliśmy go w Bruszce Małej. Cóż się okazało? Ten mężczyzna był w trakcie odbywania kary w zawieszeniu za pedofilię. Czytałem o tym. Za pedofilię. To jest jeden przypadek. Drugi przypadek, bardzo świeży, bo sprzed 2,5 tygodnia, Nur. Adam, lat 24. Jedziemy do niego, zatrzymujemy go. Okazuje się, że Adam również miał już doświadczenia z prawem w zakresie przestępstwa pedofilii, tylko wtedy miał bardzo mądrego adwokata, który poradził mu dobrowolnemu poddaniu się kary. On to się adwokat się podejmuje w ogóle adwokatowi coś. Wiesz, co mi się w waszej grupie podoba najbardziej? Co się podejmuje prowadzenia takich spraw? Oczy. Tam inne programy też takich, że tak powiem, łowców widziałem, ale u was mi się podoba to, że wy dajecie to z imienia, z nazwiska i pokazujecie rej. Tak. I to jest takie ostrzeżenie dla wszystkich. Co, bo to i powinno jest, być pokazane. I to jest miałeś odwagę pisać do dziecka? Tak. Miej odwagę pokazać mordę światu. Ja wam powiem tak, w Stanach Zjednoczonych jest ten sposób skonstruowane prawo, że jeżeli ktoś właśnie, opuszcza... jakie wyroki są w Stanach, powiedzmy? Wyroki są większe, ale tutaj chodzi o to, co się dzieje po wyroku przede wszystkim. Taki skazany kończy karę, opuszcza zakład karny, idzie gdzieś mieszkać, dostaje z automatu kuratora dla dorosłych, idzie gdzieś mieszkać. Jego obowiązkiem jest, ja teraz nie pamiętam dokładnej ilości set metrów, ale w pewnym promieniu od tego mieszkania, gdzie będzie mieszkał, wraz z kuratorem musi obejść każdy dom, zapukać, przedstawić się i powiedzieć, za co był skazany i że gdzie będzie mieszkał. I każdy musi to wyjść. To jest rozwiązanie. Tak, i sąsiedzi wtedy wiedzą, kto jest w ich okolicy. Jest na oriencie każdy, nie? Dokładnie. Słuchajcie, tak. Ja jeszcze wam powiem tak odnośnie tych wyroków za właśnie za tą... A mi, powiem wam szczerze, ciężko mi się gada, bo ja po prostu nie wiem, jak to w słowa ubrać. Bo chcę, nie chcę wulgaryzmów używać, ale muszę, ale powiem wam tak. Jest wyrok przykładowo dla takiego gościa, no nie? Za zrobienie krzywdy dziecku. Ale to nie jest zrobienie krzywdy dziecku, bo to jest tak. Rodzina dziecka. Ojciec, matka, babka, jak jest duża rodzina, cała rodzina cierpi. Niestety tak. Dziecko najbardziej, wiadomo, bo trauma jest, może być do końca życia. Depresję, miałem ciężką depresję. Zresztą moi widzowie, ci ludzie, co mnie obserwują, dobrze wiedzą. To jest następna ciężka sprawa, z której się nie wychodzi, wrog ani dwa. Może mieć taką traumę to dziecko do końca życia i traumę ma cała rodzina. Więc on nie powinien zostać skazany tylko za zrobienie tego kurwa czegoś dziecku, no nie? Tylko powinien odpowiadać za całą rodzinę, bo później cała rodzina cierpi, cała rodzina wyje, płacze i tak dalej. Ja oglądałem ostatnio, sorry, że ci przerwę, oglądałem ostatnio tam u ciebie też na profilu, które się działo odnośnie pokazywania twarzy tych ludzi. Ja jestem za tym, żeby ich pokazywać. Tam widziałem, ludzie się wypowiadali, bo oni mają swoje prawa, bo jest to, bo jest tamto, bo jest tamto, bo ich rodziny cierpią. Słuchajcie, gdy ktoś jest normalny, to nie czepia się rodziny tego zwyrodnialca, bo rodzina nie jest niczemu winna. A wszystkim rodzina takich ludzi nie jest nic rodzina winna. Rodzina jest winna. I ta rodzina też cierpi. Ale, też a słuchajcie, teraz jedna rzecz a propos tej kontrowersji związanej z pokazywaniem przez nas twarzy. Wyobraźcie sobie, wszyscy przecież to wiemy, co by było, gdyby w 2008 roku ten optyk z Sosnowca
była jego twarz pokazana, że wtedy już popełnił przestępstwo pedofilii, porwał dziecko, robił mu zdjęcie. Czy dziś rodzice 11-letniego Sebastianka w Sosnowcu opłakiwaliby swojego zabitego przez pedofila syna? Pewnie nie, bo by wszyscy wiedzieli. On po 13 latach się odpalił aktywnie. Ale co on robił przez te 13 lat? Czy ktoś jest w stanie uwierzyć, że on nie działał? Po prostu nie zgłosiła się żadna ofiara. Oczywiście. Teraz jeszcze jeden przykład. Więc gdyby wtedy był znany jego wizerunek, to on już by to działanie miał ograniczone. Kolejny przykład akurat z naszego konkretnego działania. Poznań. Pan Pluszak, tak nazwany przez naszych internautów, czyli zawodowy strażak, który przyjechał na spotkanie z 12-latką. Okazało się w trakcie naszej realizacji, tuż po niej zadzwoniła do mnie pani, która była partnerką tego mężczyzny rok, półtora wcześniej. Powiedziała mi, że bardzo szybko przegoniła go ze swojego domu, ponieważ zauważyła zmianę w zachowaniu jej 4-letniej córeczki, że on ją namawia do całowania się w usta, z otwartymi ustami i tym podobne. Ona go przegoniła. Kiedy zobaczyła ten nasz materiał na żywo, tą transmisję, pokojarzyła te fakty i dzięki temu trafiła na policję i złożyła odrębne doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa pedofilii przez tego pana. Więc gdybyśmy go nie pokazali jego twarzy, ta pani nigdy by się nie zorientowała, że jednak mógł dotknąć faktycznie jej córkę. Tak. Wiecie co, jeszcze jak rozmawiamy... Ten facet to miał kupę szczęścia, że tam się więcej kibiców nie zebrało. Wiecie co, ja wam powiem jeszcze coś, wydaje mi się, że powiem coś mądrego w tym momencie, bo jak tutaj rozmawiamy, wiadomo o jakim problemie rozmawiamy, to ja chciałem kilka słów po prostu powiedzieć do rodziców. Jeżeli wasze dziecko ma Facebooka, nie jest pełnoletnie, ma Facebooka, Instagrama, jeżeli rodzice na to pozwolili, to po prostu przeglądajcie te Instagramy i Facebooki i patrzcie na Messengery, kto do waszych dzieci pisze, tak? Dominik, nie tylko. Dlatego, że mamy już doświadczenie z tym, że pedofile zaczęli pojawiać się w aplikacjach, są w stanie włamać się na te aplikacje, gdzie są lekcje online. Nie chcę tutaj nas podawać, bo jakby nie chcę, żeby te firmy, które prowadzą te aplikacje, żeby gdzieś mnie pozywały po sądach. Ale zdarzały się przypadki, że potrafił się ktoś włamać na te aplikacje. Ostatnio jest bardzo modne. Są gry online'owe, gdzie są tak zwane pokoje. Te dzieci po prostu, Alex, wiesz, bo to będzie miało bardzo dużą oglądalność. Przekaż po prostu ludziom jak najwięcej wskazówek, Wydawać by się mogło, że gry online są bardzo bezpieczne. Okazuje się, że pedofile znaleźli nowy sposób na nagabywanie dzieci. Czyli logują się do takich gier i w tych pokojach też również dzieci zaczepiają. Wspólne granie, Powiem generalnie tak, ja bardzo często w różnego rodzaju wywiadach, przekazach medialnych taką dość obrazową historykę przywołuję, żeby uświadomić rodzicom, że ich dziecko może być gwałcone na ich oczach. Wyobraźcie sobie, jest niedziela po południu, siedzą rodzice, Kasia lat 13, wszyscy zjedli obiad, no to sobie siadają po niedzielnym obiedzie przed telewizorem, kino familijne, jakieś tam ciasto, oranżada na stole, tak? Mama, tata, Kasia obok we fotelu, raz po raz spogląda w telefon, uśmiecha się, coś tam robi. Wszystko by się wydało idealnie, sielanka, prawda? No bo siedzą i w domu, są rodzice, biały dzień, nic się nie dzieje. A w tym samym czasie Kasia, która patrzy w telefon, pisze właśnie z pedofilem, który mu urabia. Na oczach rodziców, w ich domu, ich dziecko jest gwałcone przez pedofila na ich własnych oczach. Tak, bo to już jest w tym momencie, przez telefon to wie. To się dzieje, to działa i to się dzieje i ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że bardzo często dzieci... Słuchajcie, nie oszukujmy się. W kręgu zainteresowania pedofilii są dziewczynki, głównie dziewczynki, w wieku powiedzmy lat 12-14. Zaczyna się okres dojrzewania. Zmiany hormonalne w organizmie. Wiadomo, że taka dziewczynka tak, od rówieśniczki nic za wiele się nie dowie. Rodzice bardzo często są skrępowani. A tutaj pojawia się dorosły facet, który bardzo chętnie odpowiada na wszelkie pytania, podpowiada. On w ten sposób kupuje dziecko. Robi sobie już podkład, nie? Wiemy, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Więc dzieciak bardzo szybko, jeżeli ma deficyt kontaktu z rodzicami, bardzo szybko da się podejść pedofilowi. Oni bardzo sprytnie zaczynają rozmowy. A cześć, co tam u ciebie, jak tam mama i tata, kochają się, a no nie, kłócą się, nie mają dla mnie czasu, dużo pracują. I on już wie, w którą stronę ma iść, gdzie dziecko ma deficyt emocjonalny, jak podejść dzieciaka, tak? Czy jest to brak czasu ze strony rodziców, czy to są kłótnie między rodzicami, czy może nie ma jednego rodzica, bo pracuje za granicą, albo rodzice są po rozwodzie. Oni są tak sprytni. Oni na naszych live'ach wyglądają jak przygłupy. Ale oni są wbrew pozorom bardzo inteligentni. Dlatego cię zapytam, jacy to są ludzie właśnie, bo nie wyglądali na... Słuchaj, jeden był z Bytomia, dobrze mówię, który się chciał bawić z 11-latką w dom? Samotny ojciec, 9-letni. Ja widziałem to, ale ja to widziałem. Na niego normalny, powiedziałbyś normalny facet, gdzieś nie wiem, pracuje gdzieś w jakimś zakładzie. A ten strażak nienormalny, tak samo. Zawodowy strażak, zawodowy żołnierz. Ale Konrad, a co trzeba mieć w głowie? Ma 10-letniego syna i z 11-latką chce się w dom bawić, on chce spać z nimi. Właśnie, ale Alex, co to k***a? To jest choroba, to jest zboczenie, co to k***a?
zboczenie. Skąd, ale skąd? Zboczenie. Ale skąd to się to że skąd? To jest słuchaj, zboczenie. To jest tak, wiesz, jak mamy zoofilów, których kręcą zwierzęta, mamy nekrofilów, których kręcą nieboszczyki, no i mamy pedofilów, których kręcą dzieci. No to jest jakieś... To jest awaria w głowie, jest awaria w głowie ewidentna. Tylko, że akurat ta forma zboczenia jest wybitnie najgorsza. Niebezpieczna. No bo nekrofil nie zrobi krzywdy już nieboszczykowi. No zoofil skrzywdzi zwierzę, które też czuje i też trzeba o nie dbać. No ale tutaj mamy ewidentnie dziecko, tak? które musi przeżyć do końca życia. I teraz wyobraźcie sobie, znowu przywołam konkretny przykład. A niektóre nie przeżyje. Bo nie wiem, czy słyszeliście, to jest zdarzenie sprzed 3 tygodni, również na Śląsku. Śląsk jest takie w ogóle zagłębie pedofilii. Przepraszam, nie chciałbym w tym momencie nikogo ze Śląska Dlaczego? Obrażać. Nie wiem. Najwięcej przypadków. Najwięcej przypadków. Być może to, że tam było dużo napływowych ludzi z całego kraju do pracy na kopalniach gdzieś, to nie wiem, ale tam jest ewidentnie najwięcej przypadków, to jest fakt. I teraz co się wydarzyło na Śląsku, chociaż sama sprawa nie dotyczy, oskarżony nie jest mieszkaniec Śląska, ale przez jeden z komunikatorów internetowych mężczyzna lat 25 z Rzeszowa poznaje 14-letnią chorzowiankę. Po tam kilkunastu dniach rozmowy jedzie do niej, spotyka się z nią w aucie i ją gwałci. Co się dzieje? Zostaje zatrzymany, doprowadzony przed oblicze prokuratora i prokurator dostrzega żadnej winy, wypuszcza tego mężczyznę. Doszło do faktycznego gwałtu na 14-letniej dziewczynce. Ale to dlaczego tego nazwiska? Dlaczego? 14-letnia dziewczynka trafia na kozetkę psychologa i pewnie będzie tam jeszcze leżała na tej kozetce długie, długie lata. Dokładnie. A gość wychodzi, wraca do siebie do Rzeszowa, idzie ze z kumplami na piwo. No przecież nic się nie stało. I za chwilę będzie następna, ale... W tym momencie takie wyroki, takie sytuacje, to jest ewidentna zachęta dla wszystkich o skłonnościach pedofilskich. Działajcie, nic wam nie grozi. Za komuny w każdej lokalnej gazecie na ostatniej stronie była taka rubryka Kolegium do spraw wykroczeń skazało. I wypisywało się imię, nazwisko delikwenta, na przykład tam, no nie chcę teraz strzelić, no ale Adam Kowalski, ulica Zielona 10, zamieszkały na przykład Gdańsk, tak? Skazany z artykułu i coś tam. Tam było krótko, jasno i wyraźnie. Wszystko. Imię, nazwisko, tak. Adres, ci ludzie się tego wstydzili. To było stracen społeczny, ale tak trzeba. Ale to dotyczyło tak błahych rzeczy jak, nie wiem, jazda po pijanemu, jakieś tam rozruby, tak? Ale mimo to już publikowano. A za takie rzeczy jak pedofilia. Ja mam świadomość tego, że w polskim prawie jest ochrona wizerunku, że ktoś do otrzymania prawomocnego wyroku uznawany jest za niewinnego, ale na Boga tutaj mamy... Czarno-białym. Czarno-białym to jest jedno i faktycznie do momentu wyroku oni są jakby niewinni. Ale mamy tak szczególne przestępstwo. Pan mecenas Roman Nowosielski z Trójmiasta, były sędzia Trybunału Stanu, gdzieś w jednym z wywiadów prasowych zagadnięty a propos naszej działalności, to jakby nie było uzgadniane z nami, bo myśmy nigdy kontaktu z panem mecenasem nie mieli, odpowiedział jednoznacznie, że on, jako znawca prawa, były sędzia Trybunału Stanu, jeżeli ma do wyboru ochronę wizerunku pedofila, a dobro dziecka, to on zawsze wybierze dobro dziecka. Oczywiście. Dla niego po prostu prawo ludzkie. Jest tak niedoskonałe w tym momencie, oczywiście. Że te zapisy pokazują, że to powinno być szybko zmienione. Najważniejsze jest to, co jest ludzkie, ja naturalne, rozumiem. A nie prawo. Co tam, ktoś napisał jakąś... Na to wychodzi z jedną, drugą ustawę, tak? Dominik, to może nie tak i się każdy tego trzyma, nie? Bo kiedy ta ustawa była pisana, nie było łowców pedofili, więc jakby nie było punktu odniesienia, tak? Że ktoś może pokazywać ich wizerunek. Ale w tym momencie, kiedy my jesteśmy, robimy to, co robimy, jest tak pozytywny odbiór społeczny, oczywiście. I zainteresowanie społeczne, pewnie. To właściwe osoby, czyli w tym mówimy o, w tym momencie o parlamentarzystach, czyli polskich posłach i senatorach, powinni przestać się kłócić, kto jest z lewa, kto jest z prawa, tak. I naparzać się o stołki, o snekury jakieś polityczne. Dajmy sobie z tym spokój. Powinni wspólnie usiąść do stołu i powiedzieć krótko, słuchajcie, łowcy pedofili pokazali, że problem w kraju jest ogromny. Mogliśmy sobie z tego nie zdawać sprawy, bo faktycznie, jeżeli to nie było nagłaśniane, nikt sobie mógł skali z tego problemu nie zdawać. Tak, bo każdy jak to nie siedzi w temacie, to myśli, że to są pojedyncze wielu przypadki, nie? Pedofilia, że to jest 10 tak. przypadków na rok na Polskę. Nie? Poza tym media nas troszeczkę sfokusowały na konkretną grupę zawodową, mówimy tutaj o duchownych. Tak jakby ten problem pedofilii nie istniał zupełnie w innych środowiskach. On istnieje bardziej niż wśród duchownych, co nie znaczy, że tam można pobłażać, ale ten problem w codziennym życiu jest o wiele bardziej intensywny niż wśród tamtego grona. Dokładnie tak. I w tym momencie ci parlamentarzyści powinni powiedzieć, czy nas lubią, czy nas nie lubią, czy akceptują, czy nie, ale powinni uznać, że dla dobra społecznego należy bardzo szybko usiąść, zmienić kodeks karny, wprowadzić konkretne zapisy, które mówią o tym właśnie, że publikacja wizerunku zatrzymanego, tego typu rzeczy, to powinno być jawne.
Przepraszam, że ci przerwę. To powinno być oczywiste, ja bym powiedział, a nie jawne, czy tam... Tak. Nikt nie powinien się nad tym zastanawiać, to powinno być oczywiste. Przepraszam, że ci przerwę, ale zobacz, do tej pory naprawdę nie miałeś odzewu żadnego polityka z Polski, z polityka, który żeby się do ciebie odezwał i pomógł ci zrobić taką ustawę. Niestety, nikt... Do tej pory żaden. Żaden. Ani, nie wiem, z Lewicy, ani z PiSu, ani z Koalicji Obywatelskiej, słuchajcie, ani mamy teraz apel. Czy ty jesteś z SLD, czy ty jesteś z Platformy, czy ty jesteś tam z tego Kukiza, czy skąd? Ktokolwiek, niech ktoś się po prostu tym zainteresuje. Usiadł, pomógł. Aleks, a tak rozmawiamy o pedofilii i tak dalej, a zdarzyła się kiedykolwiek kobieta? Wiesz co, mamy, wabiki prowadzą jedną kobietę, ona się tak aktywuje, odpala się raz na jakiś czas, popisze 2-3 dni, znika na 3-4 tygodnie. Ale ona też pisze z dziewczynkami czy z chłopcami? Nie, jest gancegal. Aha. Byleby to były dzieci. Tylko pani jest, bym powiedział, z urody taka raczej nienachalna. Bardzo nienachalna z urody. No cóż mogę powiedzieć, no na szczęście poza pisaniem takim dość subtelnym, ale o treściach erotycznych, na szczęście subtelny, nie jest wulgarna, nie jest jakoś bardzo obrzydliwa. No bardziej obrzydliwe są jej fotografie. Kilo kaszanki nie chcę kupić spożywnie, nie chcę wsadzić, ale... No to już każdy ma swoje hobby. Tak, ale widzisz, problem nie dotyczy tylko pedofilów, jako mężczyzn, nie? Tak, ale 99% tego problemu to są jednak mężczyźni i 99% skierowane jest głównie na dziewczynki. W związku z czym jednak rodzice dziewczynek bądźcie bardziej czujni. Tak samo dotyczy, tak jak powiadam, to mężczyzn, którzy są jakby bardziej zaangażowani w to przestępstwo pedofilii niż kobiety, chociaż kobiety też się zdarzają. A powiedz mi, taki najgorszy, najbardziej zwyrodnialec, z którym miałeś do czynienia, co potrafił, nie wiem, wypisywać, czy no to w tym zachowywać się. Mówi się tak, jest takie polskie powiedzenie, że o zmarłych nie mówimy źle albo wcale. Aha, natomiast dotyczy to świętej pamięci Antoniego z Luzina, który łącznie świętą pisał... Świętą pamięcią to mnie przesadza. Który łącznie pisał z 16 wabikami. Wysyłał treści dosyć bardzo brutalne, wulgarne, łącznie z tym, że proponował seks zoofilski. No i zobacz, i potem ci ludzie napiszą, że po co ujawniacie jego twarz i jego imię i nazwisko. I teraz powiem wam jeszcze jedną taką ciekawostkę. Bo tam Aleks był duży hejt. Tam jeszcze jeden. Bo ja to czytałem. Był ogromny hejt. Ja mówię, śledzę was od dawna, ja to czytałem, ja nie wierzyłem to, co czytam. Na mnie się wylało naprawdę mnóstwo rzeczy. Powiem wam, że ciężko się czyta, jak ktoś do ciebie pisze, mówi, masz krew na rękach, żeby twoja rodzina zdechła, chociaż oni nie wiedzą, czy ja mam żonę, czy nie mam, czy mam dzieci, czy nie mam. Znaczy niektórzy nasi sympatycy mniej więcej kojarzą nasze sytuacje rodzinne poszczególnych łowców, mniej więcej. Niemniej jednak takie życzenia były. Ale do czego jeszcze zmierzam? Jedna rzecz. Wyobraźcie sobie, że taki Antoni pisze 16 wabikami, tak? Ale w sieci jednocześnie jest, nie wiem, 200, 300, 400 tysięcy dzieci. Jeżeli on trafia na 16 wabików, to zobaczcie, ile on musi zaatakować realnych dzieci w internecie, żeby władować, no jakby facet miał takiego farta, że on pisze i trafia we wabika, to pewnie w totolotka grać, byłby bogaty, bo by od razu szóstki typował za każdym razem, tak? Mając takiego farta w wycelowaniu. Więc jeżeli on trafia na 16 wabików, to on musiał napisać, nie wiem, do 1000 dzieci, do 2000 dzieci najpierw, żeby się władować na 16 wabików. Bo to nie jest tak, że otwierasz internet, pach i wabik. No jeżeli w naszej grupie działa, powiedzmy, grupa około 30 do 40 wabików w danym czasie, a w internecie każdego dnia jest kilkaset tysięcy dzieci, to mówię, jak bardzo mocno i dużo trzeba pisać w internecie, żeby trafić we wabika. Widzisz, to też jest ważne, bo tam ludzie w komentarzach piszeli, a bo wy macie wabiki, bo wy ich podżegacie. To gówno prawda, to jest tak, jak Aleks powiedział. On musi sam napisać. Inaczej to by nie było ważne. Nasza robota poszła do nas. Sam napisać, sam zaczepić i sam pisać, a nie oni zaczepiają normalnych ludzi, żeby później tam, nie wiem, uzyskać jakieś, nie wiem. Ale przecież tu powinien być temat oczywisty, tu nie powinno być żadnych komentarzy, co, jak robisz, co, a kto napisał i z jakiego powodu. Pisze i jest czarno na białym i dziękuję, Dominik, do widzenia. Ale ja się spotkałem... Po co jakieś wywody, ty? Słuchaj, ale ja się spotkałem na przykład z ojcem kilkuletniej dziewczynki, z którym tam też się kłóciłem u ciebie na stronie, bo on twierdził, że tam jest wizerunek i on swoje dziecko przypilnuje, on ten, a oni robią źle. Wiesz co, jeżeli Człowiek, są mi ręce opadły. Jeżeli są tacy ręce ludzie... i... I piszą takie komentarze, to powiem jedno. Okej, brońcie tych pedofilii, ale zapamiętajcie, że jeżeli że was to też może dotknąć. Jeżeli wasze dziecko spotka taka krzywda, przyjdźcie do nas, my wam pomożemy. My nikomu nie odmawiamy pomocy. Oczywiście. Ja powiedziałem, każdy tak gadak, ten co gada, dopóki go coś nie spotka. No tak jest najczęściej, że jak to mówią, zresztą stare polskie pożekadło mówi, tak, mądry Polak po szkodzie. Dokładnie. Tylko szkoda, że... Ale to było masa słuchajcie, ja wam powiem też, no internet no, ma wady i zalety. No, wady to są takie, że no, byle śmieć, byle głąb, byle debil może wylać tam swoje żale, opinie,
I wszystko, no i słuchajcie, dla mnie to powinno też być tak, piszesz w internecie, nie piszesz incognito. Tak. Jeżeli cokolwiek komentujesz, czy gdzieś, powinno być IP gościa i tak dalej, i tak dalej. Z adresem, kto to jest, skąd pisze, jak pisze, do kogo i od której godziny. Ludzie są różni, pomijając to, że bronią pedofilii, ale poczytajcie też komentarze. Rozliczają nas, dlaczego na przykład zjedliśmy tyle i tyle hot dogów z jakiejś właśnie tam no to jest to już, nie, wiesz, to nawet nie mów, bo to powiem ci, śmiech jest na sali. Opowiedz jeszcze, jak kolega was rozliczył, bo powiem wam, no to jest... temat dla mnie, to jest temat dla uwagi, no. Ty jeszcze, Abus, też przepraszam, jak koleżka was załatwił, przerwę, nie? Ale tutaj rozmawiałem z menadżerem Krzysztofa i wy śpicie po samochodach i jecie, tak jak powiedziałeś, hot dogi na stacji benzynowej. Wy nie śpicie po hotelach. Nie, no lepiej jest tak w rządzie, że mają diety, wiesz, po 3000 na obiad wydają, nie? Tak, i im kałduny rosną brody i ten kraj, no, a tu tak człowiek mówię, nie każdy łapie pedofilii, wiesz, jest problem, że hot doga zjadł. Tak jak z Krzysztofem jeździliśmy po Polsce po zawodach Strongman, jechać 300 km w jedną stronę i wracać, to jest męczarnia. Krzychu, no nie mów, że nie. Po pracy jeszcze, po robocie. Ale słuchajcie, tu nawet nie ma o co rozmawiać, no chłop musi zjeść, czy to są ludzie, no. To są ludzie, faceci, którzy robią robotę. To się kieszeni otwiera, jak coś czytasz, no oczywiście, że tak. No ale widzisz, oni, bo oni to myślą, że jak dał 2 złote z tej zrzutki całej, to on za 2 złote ma jechać biegu stoku z Rzeszowa, złapać gościa, wrócić i jeszcze się najeść. Dlatego jeszcze raz przypomnę, będę wspominał jeszcze na końcu, tutaj macie link, tutaj dla chłopaków właśnie na takie działania, na paliwo, na kurwa, nawet na te hotele, moim zdaniem, żebyście mieli. Na wszystko, co jest związane, na wszystko, co jest związane, tak. Na rachunki za telefon powinno być na paliwo, na olej w samochodzie, na wszystko, co jest związane z potrzebą łapania tych śmieci. Na wszystko. Na te potrzeby operacyjne po prostu. Nikt nie miał błędy wniosków, na co te pieniądze idą. Powiem wam tak, skąd się w ogóle wziął pomysł na zrzutkę. No powiedz jeszcze, jak was załatwił kolega, nie? Bo to ja powiem ci, jak to na waszej stronie czytałem, ECPU Polska, no nie? Tą historię tego waszego kolegi, to co on zrobił, to dla mnie jest, powiem ci, mi pankracy opadnie. To jest po prostu dramat. Ten gość powinien być po prostu, jak dla mnie, ten gość był rozerwany. I powiem ci jeszcze szczerze, nie? Na pewno będziesz oglądał ten materiał, bo ten materiał będzie dużo ludzi oglądało, no nie? To ci życzę, żeby ci morda nie obrosła, nie? Za to, co zrobiłeś. Jeszcze raz powtórzę, żeby ci morda obrosła za to, co zrobiłeś.